Na początku czerwca informowaliśmy Państwa o wandalach, którzy w nocy z 24 na 25 maja zniszczyli nową elewację gimnazjum nr 3 w Policach. Trzech młodych mężczyzn weszło na dach szkoły. Jeden z nich opuścił się na linię i zrobił napisy na ścianie. Podobne szkody powstały na ścianie budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Sprawcy przyznali się do winy. Policji kryminalni w wyniku szeroko podejmowanych czynności operacyjno-rozpoznawczych w dniu 4 września bieżącego roku ustalili, a następnie zatrzymali, doprowadzili do naszej jednostki 28-letniego mężczyznę, mieszkaniec Polic, który, jak się okazało w późniejszym rozpytaniu, przyznał się, opisał sposób działania do pomalowania w nocy z 24 na 25 maja również tego roku elewacji budynków Miejskiego Ośrodka Kultury oraz gimnazjum na ulicy Grunwaldzkiej. W trakcie rozpytania wskazał również osoby, które z nim uczestniczyły. Osoby te zostały doprowadzone do jednostki, potwierdziły przebieg zdarzenia. Straty, które poniosły gimnazjum nr 3 i Miejski Ośrodek Kultury, wyniosły prawie 20 tysięcy złotych. 28-letni sprawca nie umiał racjonalnie wyjaśnić policjantom motywów swego postępowania. Najprawdopodobniej chciał popisać się przed kolegami. To nie jedyne zniszczenie mienia szkoły, do jakiego doszło w tym roku. Udało się złapać mieszkańca Polic, który dokonał aktu wandalizmu na terenie gimnazjum nr 2. Policji kryminalni również 5 września bieżącego roku ustalili w wyniku czynności operacyjnych, a następnie zatrzymali 18-letniego mieszkańca Polic, mieszkańca Starego Miasta, który kilka dni wcześniej pomalował również sprayem i pomalował, używając graffiti, okna i drzwi gimnazjum na Wojska Polskiego. Straty wyniosły ponad 2000 zł. 18-latek przyznał się do winy. Prawdopodobnie sąd nakaże obydwu sprawcom pokryć straty. Dodatkowo grozi im nawet 5 lat więzienia. W Policach nie brakuje miejsc oszpeconych przez graficiarzy. Polickim policjantom udało się złapać dwóch mężczyzn, którzy od jakiegoś czasu bezmyślnie niszczyli elewację budynków. Jeden z nich to mieszkaniec Polic, a drugi Tanowa. Osoby te w wyniku swojego przestępczego działania kilkadziesiąt graffiti namalowali na różnych instytucjach, budynkach użyteczności publicznej, prywatnych posesjach na terenie Polic i praktycznie całego powiatu polickiego. Straty, które poniosły te instytucje, to blisko ponad 65 tysięcy złotych. Jeden mężczyzna ma postawionych 26 zarzutów pomalowania graffiti i zniszczenia mienia. Drugi z nich ma 16. Sprawa jest ciągle w toku, ciągle zgłaszają się pokrzywdzeni. Bezmyślność graficiarzy będzie ich drogo kosztować. Może to nauczy ich rozsądku i następnym razem dobrze się zastanowią, zanim zniszczą cudzą własność.